Witam Was serdecznie, z tej strony Tomek Szepanowicki, Bartnik. Jest dzisiaj 17 stycznia, godzina około 13 i chciałbym zrobić taki szybki przegląd, dosłownie wgląd do rodzin. Będzie to polegało na tym, że uchylę pochwałkę, zobaczę jak pszczoły się uwiązały, czy przypadkiem nie siedzą poza na przykład rankami z pokarmem. Nadchodzą mrozy kolejne, mieliśmy praktycznie miesiąc ładnej pogody, plusowej temperatury. Jest opcja, że pszczoły również zaczęły czerwić, ale to również dzisiaj sprawdzę. Mam pirometr i zobaczymy, czy powałki są ciepłe, czy pszczoły zaczęły rozwój. Oczywiście najlepiej, jeżeli pszczoły byłyby już po jakimś oblocie, ale mimo wszystko i tak jeszcze są skłębione, więc uchylenie powałki raczej nic nie powinno złego spowodować. Oczywiście martwimy się, jeżeli pszczoły się nie obleciały, no to mogą po prostu się wypróżnić na ramki. Ale już było po kilku oblotach, praktycznie styczeń nas wszystkich zaskoczył. Bardzo ładna jest pogoda. No oczywiście nie wpływa to dobrze na pszczoły, ale zaraz wszystko się dowiemy. Zapraszam do oglądania. Są to bardzo szybkie wglądy, nie ma tutaj opcji ochładzać gniazdo. Oczywiście jeżeli jest czerw, zaraz się o tym przekonamy. Pierwsze co sprawdzam, czy powałka jest ciepła, jest zimna, więc nie ma tutaj opcji, żeby pszczoły czerwiły. Uchylimy powałkę. No i pszczoły ładnie tutaj uwiązane są pomiędzy ramkami z pokarmem. Końcem października dokonywałem przeglądu. Trochę pod tym względem było krytyki w moją stronę. Ale ja patrzę na pogodę, patrzę na temperaturę. Jeżeli ja miałem matki zaizolowane, nie miałem również czerwiu, więc nie było opcji schłodzić takiego gniazda, żeby coś pszczołom się stało. A przede wszystkim wyeliminowałem ramki, które były praktycznie bez pokarmu, bo mogło się zdarzyć, że jednak czerwił dłużej niż myślałem. I na przykład taka ramka została niedolana, no ja taką ramkę zastąpiłem pokarmem. No i w sumie patrząc na różne Wasze filmy, no jestem zdziwiony naprawdę, co robiliście na jesień, bo praktycznie pusto od pokarmu. A tutaj, jak zauważycie, ramki są pełne i to też daje izolację. Tutaj praktycznie full pokarm. To, co zostawiłem na jesień, jest tutaj teraz full. Zobaczymy na temperatury. No jest około 24 stopni, więc pszczoły mogą coś tam już podczerwiać. Jeżeli byłoby to na dużej powierzchni plastrów, no to pszczoły by mocno grzały, ta powałka byłaby ciepła i od razu bym wiedział, że na przykład w marcu jest to już taki intensywny rozwój. Teraz pszczoły blokują uliczki, żeby ciepło nie uciekało. Jeszcze opcja sprawdzić, ile waży ul. Podnoszę go delikatnie, no jest ciężki, więc jestem pewny, że tego pokarmu jest wystarczająco. Zamknąłem już tą rodzinę i myślę, że spokojnie taka rodzinka dotrwa do połowy marca. W połowie marca myślę, że będzie już pożytek wierzbowy z wierzby iwy. Naniosą sobie sporo pyłku, sporo nektaru z tych wierzb i zacznie się prawdziwy rozwój. A dzisiaj korzystam z okazji, że jest piękna pogoda, jest powyżej 10 stopni, jest słonecznie. Dlatego mogę zaglądnąć i być spokojnym, bo jednak idą mrozy i będę wiedział, że nic mnie nie zaskoczy w marcu. Kolejna rodzinka obok. Praktycznie chłodna, więc pszczoły również zaczęły pewnie coś tam podczerwiać. No i siedzą sobie tutaj pomiędzy ramkami z pokarmem. Widzę pokarm zasklepiony, nawet nie będę tutaj grzebał. No i teraz zrobiłem eksperyment. Zostawiłem zasunięte zasuwki i patrzcie, tutaj praktycznie zero wilgoci, nic się nie dzieje, więc kwestia, czy jest sens w ogóle zostawiać. W ulach jednościennych oczywiście zasuwki wysunięte, żeby na pełnej dennicy zimowały. Wiadomo, że taka dennica, jeszcze sprawdzę sobie ciężar,
No ten ul jest troszkę lżejszy, ale jest napakowany. I to jest w sumie zaleta, nie dokończyłem wątku poprzedniego, i to jest zaleta według mnie uli jednościennych, że ten ul jest mimo wszystko schładzany, nie trzeba otwierać siatki, nie trzeba otwierać denicy. I pszczoły ucinają czerwienie. Tak jak widać, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Ogólnie jestem zadowolony z uli jednościennych. Drewno, coś pięknego. Myślę, że nie zamieniłbym na żaden plastik. Kolejna rodzinka. Tutaj również pszczoły są uwiązane pomiędzy pokarmem. Tu widzę nabite, za sklepione komórki. Już nieraz Wam pokazywałem, jak ten rozwój wygląda. Z przodu tutaj są takie, zaczynają być takie powyjadane place. Pszczoły się będą przesuwać do tyłu. A dlatego, bo tutaj z przodu jest wlotek, tutaj jest strona południowa i pszczoły chętniej tam siedzą, bo jest po prostu cieplej. Temperatura 23-24 stopnie, więc coś tam podczerwiają, ale to nie jest jeszcze ten szybki rozwój. I dla mnie to też jest fajne w ulach jednościennych, że wiem, że ten rozwój zacznie się dopiero, jak do uli przybędzie sporo pyłku. I ta temperatura średnia w nocy już będzie w miarę taka, że pszczoły wyczują, że idzie wiosna. Kolejna rodzinka obok. Również pszczoły uwiązane. Mają z wszystkich stron pokarm, który oczywiście sprawdziłem późną jesienią. Były rodziny, które uwiązały się praktycznie na kraju gniazda, no i wystarczyło przełożyć ramkę. Nie bójmy się sprawdzać, to naprawdę nie jest jakieś nie wiadomo grzebanie, a możemy uratować sobie na przykład pół rodziny czy tam jakąś część, bo uwiążą się na przykład nam na ramce, gdzie jest mniej pokarmu, osypią się, no i szkoda potencjału rodziny pszczelej. Dobra, kontroluję resztę pasieki i na końcu pewnie zrobię jakieś podsumowanie. Na sam koniec chciałbym Wam pokazać, jak wyglądają teraz korpusy jednościenne, które malowałem pokostem żywicznym. Te niżej były malowane pokostem lnianym, co oczywiście jest to porażka, jak dla mnie. No pewnie też może inaczej by się to zachowywało, jeżeli byłoby na gorąco zatapiane, znaczy w gorącym pokoście. Ale zobaczcie, jak pokost żywiczny sobie radzi. Praktycznie nic przez całą zimę z tym korpusem się nie stało. Kropelki wody dosłownie wiszą na tym korpusie, nie wsiąkają. Tutaj również daszek, praktycznie tak jak był wymalowany, jest dalej. No i pewnie większość korpusów i denic wyremontuję, wyczyszczę dokładnie i pomaluję tym pokostem. No wiadomo, że tutaj te denice już są opalone od słońca i też w jakiś sposób są zakonserwowane. Ale czuć ciepełko. I nic dziwnego, że pszczoły są tutaj rozkłębione. Dobra, już jestem po szybkim wglądzie. Czas na podsumowanie. Przeglądałem 58 rodzin, które zazimowałem. Wszystkie rodzinki żyją. Z nich zazimowałem około 4 takich słabszych, żeby przetrzymać matki przez zimę. No i widać jednak, że te rodzinki są trochę słabsze, ale myślę, że do pierwszego oblotu takiego już marcowego, konkretnego dotrwają i w razie W, jak już zrobię przegląd całych rodzin, no to będę wiedział, czy są wszystkie matki, czy taka matka się po prostu przyda. Tutaj na tym pasieczysku jest podwyższona temperatura w ulach, jest tam 24 stopnie, jeżeli patrząc pirometrem na kłąb. Są bardziej rozluźnione, no z tego względu, że oczywiście tutaj bardziej operuje słońce, jest tutaj stok południowy, dlatego pszczoły tutaj zawsze startują mi szybciej. Na drugim pasieczysku, gdzie tam mam zacienienie, pszczoły potulnie siedzą niżej, spokojnie obsiadają cały pokarm. Kilka rodzin mi się wydawało tam dosyć podejrzane, dlatego je w pierwszej kolejności, na przykład za jakiś miesiąc, jeżeli będzie pogoda, no to przejrzę, będę interweniował, a tak to cała pasieka jest fajnie zakarmiona i spokojnie
pszczoły dotrzymają do pierwszych takich konkretnych pożytków. Przeglądając filmiki na YouTubie, oglądam, jak wyglądają Wasze rodzinki teraz, to faktycznie jestem trochę zdziwiony, bo praktycznie w niektórych rodzinach zero pokarmu, więc coś faktycznie jest tu nie tak i albo trzeba będzie zmienić trochę styl przelażenia, no i coś poprawić. Albo robić odkłady pomocnicze i zalewać je pokarmem i łączyć na jesień. I wtedy taka rodzinka będzie mieć pokarm przerobiony. Ewentualnie, jeżeli na przykład macie późne pożytki, no to też taką rodzinę trzeba wspomóc odkładem pomocniczym zalanym już. No bo taka rodzina nie zdąży Wam przerobić pokarmu, ewentualnie jeżeli poddacie jakiś inwert. Ja ostatni przegląd robiłem gdzieś końcem października. Sprawdzałem wtedy ilość pokarmu w ramkach, no bo czerw się wygryzał. I z drugiej strony, no tego pokarmu jednak było w niektórych ramkach mało. I tu mam przykład takiej ramki, która jest jeszcze w miarę z pokarmem, ale ja już takie ramki wycofywałem i zastępowałem je po prostu bardziej nabitymi. Tutaj praktycznie zostało tylko tyle ze sklepu, jest tu trochę komórek otwartych, no ale taki pokarm i taka ramka po prostu no daje nam małą drogę pokarmową. I teraz w przypadku, jak matki nam czerwią bardzo późno, późno karmimy, napędzamy te matki z powrotem, jesień była ciepła, no i wydaje mi się, że za niedługo nie obejdziemy się bez izolacji. No jeżeli faktycznie matki tak późno będą czerwić, no to w koło Macieju będziemy je karmić i tylko waroza będzie się nam nawarstwiać. Jedna rodzina tutaj produkcyjna u mnie jest dosyć osłabiona. I to jest ta rodzina, o której Wam mówiłem na jesień, w której matka wyszła z izolatora. Izolator gdzieś był niedomknięty i matka wyszła i zaczerwiła praktycznie, nie wiem, 8 ramek. Oczywiście nie całych, ale właśnie ramki wyglądały później w taki sposób, że praktycznie niektóre nawet miały tylko taki skrawek, wianek pokarmu, a reszta była wyjedzona. I podkarmiając ostro już na jesień, pszczoły praktycznie spożytkowały to na rozwój kolejnego czerwiu. No i oczywiście warozy. Waroza tam się mi sypała masakrycznie. I teraz widać tego efekt, że rodzina bardzo osłabła. No i pewnie będzie do łączenia. I teraz widać, że no mamy późno czerwienie. Waroza się namnaża niemiłosiernie. Ciężko ją wytępić. A ja praktycznie całą pasiekę zaizolowałem. Przytrzymałem ją do około tam 5-10 listopada zaizolowaną. Jeszcze w listopadzie było ostatnie odymienie, bo pogoda była dosyć fajna. No i spadło 2 sztuki, 3 sztuki. Czasem w ogóle nic nie widziałem na wkładce. Więc taki zabieg jest bardzo skuteczny. No i przede wszystkim waroza nie odparnia się nam na amitrazę. Dobra, to tyle w tym filmie. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia, cześć.